Afera wokół Igi Świątek i jej sportowego timu nie przestaje budzić emocji wśród fanów i ekspertów tenisa, zwłaszcza po tym, jak najlepsza tenisistka świata ogłosiła zakończenie współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. To właśnie pod jego skrzydłami Świątek osiągnęła spektakularne sukcesy, zdobywając m.in. tytuły na Roland Garros 2022.2024 oraz WS Open 2022 rok. Mimo tych osiągnięć Współpraca z trenerem dobiegła końca. Co wywołało falę spekulacji na temat tego, kto może zastąpić Wiktorowskiego w roli szkoleniowca 23 letniej raszynianki. Plotki te dodatkowo podsycała niepewność, ponieważ Iga przez dłuższy czas nie ogłaszała decyzji o nowym trenerze. Wówczas do akcji wkroczył Dawid Selt, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej, co potwierdziła w rozmowie z pap menedżerka świątek, Paula Wolecka. Selt, będący również trenerem reprezentacji Polski, wspiera Igę na korcie, pomagając jej w tym przejściowym okresie. Iga i Agnieszka Radwańska miały wcześniej okazję spotkać się na korcie w różnych meczach, także o charakterze charytatywnym, co pokazuje, że relacje między nimi są bliskie. Iga Świątek nie ukrywa, że trwają już rozmowy z trenerami z zagranicy. Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę, daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami z zagranicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze wyznała tenisistka. W międzyczasie w zespole Igi Świątek dużą rolę odgrywa Daria Abramowicz, psycholożka, wokół której również pojawiło się wiele spekulacji związanych z kulisami decyzji świątek. Mimo to, Świątek kontynuuje treningi i przygotowania, a kibice z niecierpliwością czekają na oficjalne ogłoszenie nowego trenera, licząc, że współpraca ta przyniesie kolejne sukcesy na kortach światowych. Iga Świątek, po zakończeniu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, kontynuuje treningi ze swoim sparing partnerem Tomaszem Moczkiem, a na korcie wspierają także trener reprezentacji Polski Dawid Selt. Menedżerka Świątek Paula Wolecka. W rozmowie z PAP potwierdziła, że tenisistka wciąż poszukuje nowego trenera, a rozmowy są w toku. Iga sama przyznała, że chce dać sobie trochę czasu na znalezienie odpowiedniej osoby, która pomoże jej w dalszym rozwoju kariery. Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę daje sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami z zagranicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze przekazała świątek. Menedżerka Polki dodała, że proces zatrudnienia trenera jest kwestią wewnętrzną zespołu i szczegóły nie będą ujawniane do momentu podjęcia ostatecznej decyzji. IGA prowadzi proces zatrudnienia trenera, jednak wszelkie szczegóły, także czasowe, pozostają na ten moment sprawą wewnętrzną zespołu. Co ma umożliwić sprawny przebieg tego procesu? Po podjęciu decyzji, IGA na pewno o niej poinformuje, wyjaśniła wolecka. Wśród spekulacji na temat potencjalnych kandydatów na nowego trenera wymienia się kilka znanych nazwisk ze świata tenisa, takich jak Wim Fisset, Brad Gilbert, Anabel Medina Gerigez, Andrea Petkowicz oraz Deren Cahill. Każdy z tych trenerów ma bogate doświadczenie i uznanie w świecie sportu, a fani i eksperci z niecierpliwością czekają na ostateczną decyzję świątek, licząc, że nowa współpraca przyniesie kolejne sukcesy na światowych kortach.